Wirus ZRPA w samym środku Europy. Masowe testy koronawirus w Szwajcarii. Rząd wprowadził większe obostrzenia. Ponad pół miliona zakażonych. Już ponad pół miliona osób zakaziło się koronawirusem w Szwajcarii i Liechtensteinie. Najnowsze dane Federalnego Urzędu Zdrowia BAK wskazują też, że dotychczas zmarło 8166 z nich. Dlatego od poniedziałku obowiązują tam nowe ograniczenia, w tym obowiązek pracy zdalnej. W ciągu ostatniej doby w obu krajach wykryto 2260 nowych infekcji, na COVID-19 zmarło 75 osób. Według zestawienia agencji Reutersa, liczba zakażeń w ostatnim tygodniu zmniejszyła się o 31% w stosunku do poprzedniego, a związanych z epidemią zgonów – o 6,6%. Dwutygodniowa liczba nowych infekcji w przeliczeniu na 100 tysięcy mieszkańców wynosi 536, zgonów 10,67. Obydwa wskaźniki są nadal wyższe niż średnia dla całej Europy, wynika z danych Europejskiego Centrum do Spraw Zapobiegania i Kontroli Chorób ECDC. W całej Szwajcarii od tego tygodnia obowiązują nowe restrykcje epidemiczne. Rząd federalny zobowiązał pracodawców do przekierowania swoich pracowników na pracę zdalną tam, gdzie tylko jest to możliwe, bez ponoszenia nieproporcjonalnych wysiłków. W miejscach, gdzie nie jest to możliwe, pracownicy będą musieli nosić maseczki cały czas w pomieszczeniach, w których przebywa więcej niż jedna osoba. Dodatkowo zamknięto wszystkie sklepy niesprzedające najbardziej podstawowego asortymentu. Nie działają także placówki kultury i obiekty sportowe. Restauracje i bary mogą prowadzić sprzedaż tylko na wynos. W prywatnych spotkaniach może uczestniczyć najwyżej 5 osób. Ograniczenia obowiązują do końca lutego. Masowe testy w kurorcie Sankt Moritz. Ośrodki narciarskie w Szwajcarii pozostają otwarte, muszą jednak przestrzegać zaostrzonych zasad bezpieczeństwa i posiadać zgodę władz kantonalnych. W położonym w kantonie Gryzonia narciarskim kurorcie Sankt Moritz rozpoczęła się akcja masowego testowania na obecność koronawirusa turystów i mieszkańców. W poniedziałek dwa luksusowe hotele w tej miejscowości, Kempiński i Bad Rutz Palace, zostały objęte kwarantanną po wykryciu w nich kilkunastu zakażeń. Według oświadczenia regionalnych władz sanitarnych chodzi o infekcję jednym z nowych wariantów SARS-CoV-2. Niemiecki tygodnik Der Spiegel poinformował, że stwierdzono zakażenia odmianą szerzącą się w RPA. W Szwajcarii od 23 grudnia 2020 rok. Prowadzona jest kampania szczepień przeciwko COVID-19. Na razie zezwolono na używanie preparatów Pfizera, BioNTechu i Moderny. Według mediów przed końcem stycznia należy się spodziewać zezwolenia na używanie szczepionki firmy AstraZeneca.